Oczy mam zauzawione, obok Ciebie nie ma, wróć do mnie miła, bo bez Ciebie nie ma życia. Dzień dobry! Mam nadzieję, że mija Ci dobrze dzień, bo w sumie u mnie dobry dzień. Pograłem sobie na pianinie, pośpiewałem, ćwiczę śpiew. Jak widać i słychać, jak pięknie zawyłem. sobie. Nie, mam nadzieję, że to, to jest zajebiste. Nie wiem, czy jest. Nie ma to znaczenia w sumie. Sprawia mi to przyjemność, i dzisiejszy odcinek zwiastuje właśnie ta wymyślona na poczęciu piosenka. Ale chciałbym wam powiedzieć o tym, że odkryłem niebywałą sprawę. I mówię o niej po raz 150. Bo nagrywam po raz dziesiąty wstęp do tego podcastu Bo najtrudniej jest zacząć Ale jeszcze trudniej jest dobrze skończyć Nie będę już mówił o tym, co chciałem polecić Bo to bez sensu, żebym się ciągle rozgadywał Chociaż wtedy to tym bardziej już nie ma ten sensu Odcinek jaki to jest bezsensowny podcast Banalny ale bezsensowny. No dobra, powiem wam już, nie będę wam zatajał tego wszystkiego. Herbata olung z rzęszeniem. Jeżeli piliście jakimś dziwnym trafem kiedyś wodę pogotujących się ziemniakach, to właśnie ta herbata tak smakuje. Także jeżeli marzy się wam skwierczący, idealnie rozbity, schabowy, taki chrupki, ale w środku lekko sprężysty, mięsisty. To teraz zamiast ziemniaczków do tego schabowego, możecie zaparzyć sobie herbatę olung z rzęszeniem i kosztować schabowego razem z ziemniaczkami. Nie będzie trzeba już 20 minut gotować ziemniaków. Pyk, dwie minuty i herbata gotowa. Herbata, która jest dla osób lubiących mocne wrażenia. Ja jej nie lubię i nie polecam, <ścoughs> ale chciałem Wam o tym opowiedzieć. Ale dzisiaj będą mocne wrażenia mocne doznania emocjonalne o rozstaniu o powrocie do byłego partnera Dlaczego Niektórzy z nas robią wielkie akrobacje i wznoszą się na wyżyny swojej kreatywności aby odzyskać partnera Opowiem wam co ja robiłem dlaczego to robiłem i jak pojebane to było Oj, było, bo ostatnio sobie o tym myślałem, i to są gru, 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 grube głupoty, ale w sumie śmieszne. I dużo mnie fajnych rzeczy nauczyło, tak jak każda relacja. także Pozdrawiam, jeżeli któraś z, z moich byłych dziewczyn to go słucha, a w sumie dobrze, żeby nie słuchała, bo to tak trochę się spalam czerwienią. Pozdrawiam Was. To jest tak, że każda relacja czegoś uczy, i każda z nich mnie czegoś nauczyła, i to jest piękne. Finalnie, oczywiście, po czasie, bo gdy się rozstajemy, to tak jakby świat pękał. Czuję niepohamowany przypływ łez. To jest coś takiego, jakby świat roz zaczął się rozpadać, jakby Wisła zaczęła rozdzielać miasto na pół, a wy w tym momencie jesteście na moście i miasto się rozpo... Rozdziela na dwie rzeźne części, a wy na tym moście samotni rozjeżdżają się dwa nogi. Most pęka pod sobą, pomiędzy nogami widzicie Wisłę. To jest właśnie te uczucie, w którym świat się wali, rozstanie. I ból, nieopisany ból, że już nigdy więcej nikogo tak wspaniałego się nie spotka, że. To było nam pisane, to było świetne przeżycie, ten związek. Nieważne jak długi był, ale to było świetne i to musi trwać wiecznie. Musisz do mnie wrócić, moja miła, mój kochany, wróć do mnie. Pisze się wiersze, kombinuje się i wpisuje w gogle: Jak odzyskać byłą dziewczynę albo chłopaka? Znacie to? No nie udawaj, że nie znasz. To tego nie robi. Dobra, w sumie nie wiem. Ciekawe, właśnie, są ludzie, którzy myślą po rozstaniu, nigdy nie myśleli, ale bym chciał, żeby ona do mnie wróciła, albo on. I coś kombinują. Stacy, że skończy się i w sumie, tak jakby się skończyło, wiecie, zjedzenie obiadu. Dobry był, ale w sumie dobra, idę dalej, jakby koniec, nie? Decyd. I krąży za mną moja sytuacja, która fajnie to zobrazuje. Dlaczego chcemy wracać do partnerów? Jakie uczucia wtedy targają i co tak naprawdę siedzi pod powierzchnią, że chcę, żeby ten partner, partnerka do mnie wróciła. Może dlatego, że sam czuję się niewarty niczego. A może dlatego, że jestem tak zajebisty, że ta osoba nie może tego stracić i musi do mnie wrócić. Walka wewnętrzna. I o tej walce dzisiaj. Przypomina mi się, jak chyba była moja druga dziewczyna, taka poważna, wiecie, że już tam chodzenie za rękę, buzi, buzi i w ogóle super, nie? Jesteśmy sobie, jest super. Jakby myślę, no mam, że to będzie, to jest, to jest już... Związek na całe życie. Ożenie się, wybudujemy chatę i będziemy mieszkać, i będzie po prostu super aż do śmierci. A tu nagle, rozstanie, jak dzwon bijący o szóstej rano w kościele budzący, wy, wy, wybudzający w ogóle z pięknego snu, w którym byliście na Hawajach. Rozstanie, wracam do domu. Płacz, aż poduszka jest zaklejona tymi łzami. Rozpływa się wszystko. Świat się zawalił. Myślę sobie: no nigdy nie znajdę innej dziewczyny. Będzie jedyna, ta wyjątkowa. Nigdy nie będę mógł dostąpić zaszczytu miłości, bo na nią nie zasługuję. Bo czułem, że po tym rozstaniu Nie zasługuję na nic więcej, bo nie czułem się warty tego. Czułem się po prostu, no byłem niepewny siebie. Miałem bardzo ogromny kompleks, ale czułem, że na pewno nigdy więcej tak fajnej osoby mi się nie uda znaleźć, bo w końcu byłem z kimś, z kim mogłem rozmawiać. Z kimś, kto wydawało mi się, że mnie rozumie. Z kimś, kim przy kim myślałem, że jestem sobą. Nieważne, że nie byłem. Udawałem, że mimo że ta relacja była, byliśmy w związku przez jakiś okres, to przez to, że byłem nieśmiały, i udało mi się, jakimś dziwnym trafem wtedy tak myślałem, że dziwnym trafem, poznać dziewczynę która teraz jest miłością mojego życia. Mam 17 lat. To jest miłość mojego życia. Na pewno wybudujemy chatę. Nieważne, że. Jeszcze nawet nie napisałem matury. Nie ma to znaczenia, ale już tak myślę. I. Jak już byliśmy razem, znaczy tak zacznijmy od początku. To tak naprawdę. Całość opierała się na tym, że ja udawałem kogoś, kim nie jestem, bo chciałem być fajniejszy, ciekawszy, bardziej wyjątkowy niż w rzeczywistości jestem. Także nawet jeżeli coś mi nie pasowało, to się uśmiechałem i mówiłem tak pójdziemy tam. A jak pytała mnie, czy. jaki film obejrzymy? Ty wybierz, odpowiadałem: To, co ty lubisz. Co zjemy, to co ty lubisz? Gdzie pójdziemy, tam gdzie ty lubisz? Że finalnie to byłem takim nieodłącznym elementem tego, że jak gdzieś ona idzie, to ja też tam chcę iść. Moi znajomi nie. Idę z nią tam, gdzie są jej znajomi nie mogę jej przecież opuścić. Idę tam. Jestem. Jak Ktoś, kto wcześniej nie miał własnego życia. Ktoś, kto po szkole, jeżeli nawet kończyłem dwie godziny wcześniej, to czekałem, żeby móc wrócić z nią do domu. Znaczy, no, odprowadzić tam przystanek. Tak jakbym nie miał własnego życia. I po co to robiłem? Dlaczego to robiłem? Bo bałem się, że ją stracę że jeżeli nie będę wystarczająco dobry, to nie będę zasługiwał na tą relację, na tę miłość, tylko skończy się to tym, że na pewno znajdzie sobie lepszego, fajniejszego, no bo przecież tylu jest w szkole, tylu jest fajnych kolegów, bardziej przebojowych, zabawniejszych, inteligentniejszych, inteligentniejszych, fajniejszych. Zaradniejszych, bardziej wygadanych, zabawnych, silniejszych, szybszych, wszystkich naj. Tak myślałem. I niekoniecznie było to prawdą, bo nikt tego nie mierzył. To było w mojej głowie, ja tak o sobie myślałem. Więc robiłem bardzo dużo zabiegów, tylko po to, żeby mieć pewność, że nigdy je nie stracę. One nie były spójne i zgodne ze mną, bo ściemniałem się, ściemniałem, przedstawiałem się jako ktoś, kim nie jestem, wymyślałem jakieś rzeczy. No i nie zahamowało to, oczywiście, rozstania, które było tak bolesne. No, czułem, że rozpad mi się świat. Mam 17 lat, rozpada mi się świat. Oczywiście wtedy tak czuję. Niebywale dotknięty. Przecież jak to? Kochamy się, kochaliśmy się. Aczkolwiek ciężko tu mówić o się, kiedy tak naprawdę to nie byłem sobą. Jakby nawet jeżeli byśmy się kochali, to nie mnie, tylko wytworzony przeze mnie jakiś obraz, osoby, przez to, że czułem się niepewny, musiałem zgrywać i nakładać maskę kogoś fajniejszego. Tylko po to. Ale gdy się rozstaliśmy, pamiętam, że zasypianie to była trudna sprawa. To każdy z nas raczej przeżywa, no nie? Ale jakby tu nie chodzi o to, co w tym momencie. Tylko po tym rozstaniu powiedziałem: Nie, to tak nie może być. Przecież ja chcę ją odzyskać. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Przecież tak świetnie było, tak się super dogadywaliśmy. Oczywiście w mojej głowie tak było. Tak sobie myślałem. I Doszedłem do takiego momentu, w którym zacząłem sobie zastanawiać się, co ja mogę zrobić, żeby ją odzyskać. Na pewno jest na to jakiś sposób. No przecież jest, ludzie do siebie wracają. To nie jest nic skończone. Jakby to jest takie romantyczne. Mimo przeciwności wróćmy do siebie. Bądźmy razem i cieszmy się już do końca życia tą miłością. Napawajmy się nią. Najpierw kończyło, skończyło się to na tym, że byłem takim napierającym człowiekiem, który tylko pisze: Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę, jakieś wiersze, jakieś SMS, cuda, Wionki, takie. I pamiętam nawet takie sytuacje, że specjalnie szedłem na koncert, na który wiedziałem, że ona będzie. Mimo, że już nie byliśmy razem. Ku dniach, po tygodniu, tylko po to, żeby być blisko niej i obserwować, czy nie wiem, przypadkiem z kimś się jakimś tam nie gada, z jakimś chłopakiem, mimo, że, bo jestem nadal zazdrosny, a jeszcze może gdzieś wypije alkohol, to będę odważniejszy, do niej zagadam i wszystko wróci, na pewno sobie wszystko wyjaśnimy na tej imprezie. No i tam szedłem. Oczywiście jedyne, na co się zdobywałem finalnie, to przez zaciśnięte zęby z udawanym uśmiechem. Cześć, a finalnie a w głębi siebie płonąłem z rozpaczy. I w taki sposób, że jak był koncert, jest pogo, to jakiś tam jej kolega obok niej też tańczył, pogował. To specjalnie się w niego wbijałem, tylko po to, żeby właśnie pokazać, ja. o, ja jestem wiesz, tym. Oczywiście to jest dosyć zabawne, nie? Żeby tak zaznaczyć swój teren, dosyć śmieszny w sumie z perspektywy czasu, ale dosyć urocze to jest takie, jak się pomyśli o tym, że, że różne dziwne rzeczy człowiek robi. Niczemu to nie służyło, ale chciałem ją odzyskać. Już w pewnym momencie, kiedy wręcz zagroziła mi, że jeszcze nie przestaniesz do mnie pisać i błagać mnie o to, żebym do ciebie wróciła, to Cię zablokuję. Nienawidzę Cię. Nawet takie słowa mogły. Dobra, może, ale gdzieś, żeby to zobrazować. Kupowałem kwiaty. Wróć do mnie. Bądź ze mną. A robiłem to przede wszystkim dlatego, że czułem się strasznie niepewny. Czułem się, że zawaliła się właściwie Moja tożsamość, moje, moje źródło szczęścia, pozorne sz źródło szczęścia. Nie czułem ze sobą się tak dobrze i tak fajnie, sam ze sobą, sam, że oczekiwałem, że ta osoba uzupełni mnie i spowoduje, że ja będę kimś bardziej wartościowym, kimś fajniejszym, kimś, kto. W końcu odnosi coś fajnego w życiu. Jakiś nazwijmy to sukces, bo zawsze byłem nieśmiały. Więc raczej no, nie miałem dziewczyn, nie rozmawiałem z dziewczynami za bardzo, jak już to jakieś takie haha, hihihihi hi, hi. Czyli nieistotne w ogóle sprawy. A wiecie, chcesz mieć dziewczynę. No bo jak to nie masz dziewczyny? To jest potrzebne, musisz mieć. Jesteś słaby, tutaj mój kolega ma. Przecież oni już są trzy miesiące ze sobą, ja też muszę mieć, oni są już rok, też muszę mieć. To definiuje mnie. Nie mogę być przecież sam. Bo sam, bycie samemu, to bycie nieudacznikiem. A czy tak naprawdę jest, bycie samemu, jest od razu nieudacznikiem? Czy my musimy od razu być non-stop z kimś, w parze? No chyba niekoniecznie, nie. Czy nawet na pewno, to tutaj jakby nie ma dyskusji. Ale to wszystko też brało się z tego, że chciałem, żeby do mnie wróciła. Nie z miłości. Jaka to żadna miłość była? Jeżeli na siłę chcę, żeby wróciła i ona tego nie chce? Nie, to nie jest miłość. To nawet nie jest miłość do siebie samego, czyli do mnie, że ja chciałbym coś sobie dobrze zrobić. Nie. To jest tak, Egotyczne, bo ja chcę tej osoby, żeby ona coś mi dała, uzupełniła, bo sam sobie nie potrafię tego zapewnić. Sam sobie tego nie potrafiłem dać, bo czułem się sam z sobą niepewnie. Czułem się przerażony tym, że już pewnie nigdy do żadnej innej dziewczyny nie zagadam, przecież jestem nieśmiały. Nie wiem, jak randkować. Jak ja teraz co będę... Co, 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 jak, jak? A jeszcze tak fajną, z którą można się dogadać? Tak mi się wydaje, że można? Jest dobrze? Nie, no nie. I nadszedł ten moment tako, takiego załamania. Nie. Muszę coś zrobić. Muszę zmienić strategię. I zacząłem wpisywać w Google jak odzyskać byłą dziewczynę. Dziesięć sprawdzonych metody Metody, metod, dzięki którym odzyskasz partnera. Już teraz zrób to. I oglądałem, czytałem, a tam takie podpunkty, takie no skuteczne, ale manipulacyjne. Podłe, śliskie. I słuchajcie. I teraz uderzam w stół. Pff. Kto z was? Ty, no, czy ty, kiedykolwiek. Robiłeś coś takiego, wpisując w gogle, jak odzyskać byłą dziewczynę czy chłopaka, albo jak ją poderwać, co zrobić, żeby się we mnie zakochała, zakochał. I potem te, nieraz, może i skuteczne, ale manipulacyjne metody wykorzystywałeś, wykorzystywałaś. No nie wstydź się. Nie ma się co, czego przed sobą wstydzić, bo to tylko sobie warto odpowiedzieć, bo to du du dużo daje być ze sobą szczerym, że tak, to było takie, tak, to było takie, rozrobiłem to i w sumie. I tam były takie podpunkty. Nie odzywaj się do niej. Jeżeli będziesz niedostępny, to ona poczuje, kogo straciła. Nagle. Zacznie odczuwać, że brakuje jej ciebie, że nagle byłeś w jej życiu, byłeś na każde jej skinienie, a teraz cię nie ma. Pewnie dobrze się bawi, pewnie jest czymś zajęty, pewnie się rozwija. Bez mnie muszę do niego napisać. Kolejna metoda: otaczaj się dziewczynami, innymi kobietami. Pokaż, że masz powodzenie, staw zdjęcie. Chodź tam, gdzie jest ona, ale udawaj, że się dobrze bawisz i są obok ciebie jakieś kobiety. Rozmawiasz z nimi, Pr próbuj. Dobrze się baw, staw zdjęcie, że jedziesz rowerem bardzo szybko i jest super, uśmiechnięty. Pójdź na siłownię, zrób wszystko, co świadczy o tym, jak wartościowym mężczyzną albo kobietą jesteś. Udowodnij to. Ale nie odzywaj się, to jest najważniejsze. Bądź niedostępny, wymroś ją, czy jak tam to się mogło nazywać. I jakieś tam jeszcze inne rzeczy, które ku temu służą. Które wiadomo są, będą działać, bo my jako ludzie potrzebujemy, które są niedostępne dla nas. Jeżeli nie, nie jest dostępny dla mnie. Nie wiem, pf, drogie buty, balansjagi, to je pożądamy. Niektórzy tak mają, nie? Znaczy każdy z nas czegoś pożąda, innego co jest niedostępne. Dlatego bardzo często po, 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 łatwo jest pożądać yy, niedostępnych jakichś partnerów, osób. Które chciałoby się. Dlatego bardzo często ktoś, kto jest niedostępny, na przykład ktoś bardzo znany, ja po, pożądamy go nawet niekoniecznie seksualnie, tylko tak, że chciałbym go znać. gdy już go możemy poznać, to nieraz czar pryska, bo już jest to dostępne, nie, o ile do tego dochodzi. I. O czym mówiłem? No, już zapomniałem. Nie żartuję, sprawdzam Twoją czujność, czy słuchasz. I zacząłem stosować te metody. Oj, jak zacząłem stosować, A jak palce świeżbiły, żeby nie napisać. Uuu, uu. ale jak wszystkie te metody, wiecie. Nie wiem, tam poszedłem do fryzjera, może cokolwiek, wszystkie te rzeczy jakieś tam, e, bycie uśmiechniętym, nagle byłem wszędzie na mieście. Jakby tam, gdzie ona, żeby to widziała, no bo jak inaczej, no przecież jak ja nie czy ona musi widzieć, że dobrze się bawię i, i dużo piję i w ogóle imprezuje jak szalony i dobrze się bawię, mimo że w środku po prostu jestem jak wrak i, i po prostu płaczę. Ojejku, wróć do mnie, gdybyś tylko do mnie wróciła. Ale jeszcze wytrzymam ten dzień, te dwa. Nie będę do ciebie pisał, zobacz. I to wręcz takie się pojawia w głowie. Zobacz, ty suko, nie? I to już samo w sobie jest Okay, what the fuck. Ale wtedy sobie z tego nie zdawałem sprawy, jak podłe i manipulacyjne jest to, że chcę odzyskać inną osobę, niezależną osobę. Tylko dla mojego widzimisia, dla mojej narcystycznej, bardziej egotycznej chęci posiadania kogoś dla siebie. Udawałem kogoś, kim nie jestem, tylko żeby uzyskać tę osobę. Bo sam w sobie nie wierzyłem w siebie, że jestem wartościowy, więc muszę być kimś innym, muszę być kimś takim archetypem samca alfa. Naprawdę nim nie byłem, bo to było tak kruche i tak sztuczne. Położone maskę, że no nawet aktorzy z telenoweli mają lepsze maski. Mimo, że mają często nie najlepsze. Oj, oj, jak to jest zabawne. No i chodziłem. I tak robiłem. I co oczywiście? Jak zapewni zapewniały mnie fora. Wróciła? Napisała sama. Spotkajmy się. Wróciliśmy do siebie. Oczywiście ja najpierw odpisałem za, za radą tych wszystkich poradników. Dzisiaj nie mogę. Spotkajmy się za dwa dni, czy tam kiedyś, bo wtedy dopiero będę mógł. Odpisałem oczywiście, odpisując z opóźnieniem czasowym dwóch godzin, mimo że. Jest, szanowni, a jeszcze, a jeszcze a jajku. jajku ale dobra, będę twardy. No dobra, wróciliśmy do siebie. Super. No, 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 jakże. Nio, można z dzióbka sobie pić. Tak cudownie. Ale po dwóch tygodniach znowu do kosza wszystko. <noise> to dostateczne rozstanie. Z takich samych powodów. Bo to wszystko było kłamstwem. Kłamstwem na zasadzie udawania kogoś, kim nie jestem dlatego że naprawdę czułem się że raczej nie zasługuję na żadną miłość i to wszystko temu służyło te odzyskiwanie bo zawaliło się cała taka tożsamość o sobie że jestem wartościowy i nie wierzyłem w siebie przede wszystkim. Nie wierzyłem w to, że ktoś może mnie pokochać, że ktoś mnie może lubić za to, jaki jestem i kim jestem, jak wyglądam, i że nieważne, że nie wiem, mam krzywe no, uszy, czy odstające coś, czy moje włosy odstają w lewo i w prawo, i że jestem raczej cichy, spokojny za te cechy, które mam. Mimo wszystko mnie lubi, kocha, szanuje i widzi we mnie fajną, wartościową osobę. I możemy się uzupełnić, razem przeżywać pewne rzeczy, ale nie non-stop zawsze razem, tylko uzupełniając się, czerpiąc z tego coś przyjemnego. Bo jak mogłoby się to udać, skoro ja. Sam siebie nie lubiłem, nie kochałem. Nie to, że tam aż nie przesadzam, też że nie myślałem, że jestem śmieciem, no aż tak to nie. Bogu dzięki. Ale czułem, że to jest duże szczęście, że udało mi się poznać tę dziewczynę, że miałem bardzo, bardzo dużo szczęścia, bo to normalnie nie mogło się wydarzyć. Ja? Ten Piotrek? Ten, który tak raczej dużo się nie odzywa, nie ma jakoś strasznie wielu kolegów w, w klasie, w szkole. Ja, taki małomówny, przez to nie czułem się też ani, że jestem zabawny, czy się taki przebojowy, że taki hej do przodu, że ja, dziewczyna, Jakie to niesamowite, że, jest, że się we mnie zakochała. To się nigdy nie powtórzy, bo naprawdę nie wierzyłem w nic takiego o sobie. Moje myślenie o sobie samym było totalnie zerowe. I dlatego chciałem ją odzyskać, dlatego stosowałem takie podłe techniki, które może były skuteczne. Ale co z tego, że skuteczne, jak one robiły źle zarówno tamtej osobie, jak i mi. Bo ja ją oszukałem, udając. Czyli gdzie tu jest miłość? Czy w miłości świadomie w dosyć sposób perfidny chce się kogoś oszukać? No i okej, okay, wiadomo, że czasami się nawzajem oszukujemy, ludzie kłamią i tak dalej. Ale tu zależy od skali kłamstw. I gdy tak sobie pomyślę, to ja bym nie chciał mieć takiej partnerki, która by tak robiła. Żeby tak w perfidny sposób chciała coś uzyskać ode mnie manipulacyjnymi technikami, tym bardziej świadomymi. Może do końca jeszcze wtedy tego nie byłem świadom. Ale teraz jestem. Jak to jest manipulacyjne, egoistyczne. No i przede wszystkim niefajne. No, no bo. <ścoughs> Wyobra wyobraź sobie teraz taką sytuację, że ktoś, na przykład ciebie, nie, że na przykład jest zajęty autentycznie i w tej chwili nie może tego zrobić, i to jest normalne, naturalne, bo jest czymś zajęty, nie wiem, śpi, jest w kinie, cokolwiek, pracuje i nie ma dostępu do telefonu. I odpisuje po tym, kiedy ma czas i może w spokoju ci odpisać. Ale osoba, która robi to, bo chce coś od ciebie uzyskać. Bo chcecie wciągnąć w jakąś grę, w jego grę na jego zasadach. I nie odpisuje, mimo że chce odpisać, przez kilka godzin, żeby wzbudzić w tobie. Ej, coś tu jest nie tak, nie lubi mnie. E, u, u. I to daje nam do myślenia, a gdy o kimś myślimy i jest niedostępny, no to się. Zaczynają dziać dziwne jakieś rzeczy w głowie, że zaczyna nam brakować tej osoby. Szczególnie kiedy jeszcze do niedawna było jej tak dużo w naszym życiu. I teraz odwróćmy to wszystko i wyobraź sobie, że ty to robisz. I jak się z tym czujesz? I dlaczego to robisz? Wyobraź sobie, ja nie. nie, nie tylko wyobraź sobie. Bo wyobrażanie sobie daje nam fajne, fajne rzeczy. To jest trochę coś takiego jak... Po co... Po co... Oj, przepraszam, do mikrowoz, by zara poleciał i by było już opanowana sytuacja. Herbata mi się, kurde, skończyła, wiecie co? No. Ale w, w, w taką rzecz sobie przeczytałem, że... Na, po co ludzie sobie, jak na przykład jesteśmy, e, siedzi się e, na parapecie, jest otwarte okno na wyższym piętrze, daleko nam jest do wypaścia, wypadnięcia z tego okna, ale w pewnym momencie nagle pojawia się myśl: A co by było, jakbym tu wypadł? Co byś, jak, co, jakby było. To ta myśl i to wyobrażenie służy nam temu jako Instynkt taki samozachowawczy, nie wiem, czy to można tak nazwać, czyli taka ochrona przed tym, żeby nie, nie wyskoczyć, nie wypaść, bo u, cała myśl się pojawia i, nie, i się wycofujemy, co daje pewne bezpieczeństwo, nie? No bo oddalamy się od tego zagrożenia, które nawet mimo, że jest dalekie stosunkowo, to jednak ten instynkt powoduje. To, to jest tak samo jak wyobrażenie sobie, że nagle. E, Dużą prędkością jedziesz samochodem. Ojeku, aż mnie z... prędkością jedziesz samochodem i nagle uf, kierownica w prawo do rowu. I to też służy temu, te wyobrażenie, żeby tego nie zrobić, bo od razu nam buduje się cały obraz, co by się wydarzyło, jak straszne rzeczy. Tego wyobrażenie sobie jest dobre, jest skuteczne, przynajmniej z mojego doświadczenia. Bo w sumie po to to też służy, po to jest to, to, w, to w głowie. Także prędzej jest warto, warto się zastanowić, dlaczego się chce odzyskać tę drugą osobę. I przed tym odzyskaniem, jeżeli naprawdę miałoby do tego dojść, to gdzieś tam się te nasze losy prawdopodobnie przetrą. Chociaż z reguły Mija czas i się zapomina. Znaczy nie zapomina, że ta osoba nie istniała, tylko to no bo to, to jest po prostu uczucie. Raz mocniejsze, raz większe. Ale zastanowienie się nad samym sobą. Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę żyć bez tej osoby? Daj konkretnej. Może tak naprawdę dlatego, że Nie czuję się sam ze sobą dobrze? Może brakuje ci tej wartości i tego, że sam, jako jednostka, sama ma, jesteś w pełni wartościowa i potrafisz sama, sama ze sobą, sam sama spędzić czas, pobyć sam na sam żeby uświadomić sobie co tak naprawdę lubię czego nie lubię co jest mi potrzebne jaki jestem czy czy jestem na przykład czy lubię dajmy na to disco polo czy lubię hip hop żeby nie było potem że tamta osoba lubi disco polo, ale mi się podoba, to będę mówić, tak, ja lubię disco polo, mimo że nienawidzę, nie? To jest taki prosty przykład, dosyć... Ale są rzeczy głębsze, których się nie lubi, a się robi i nagina się służalczo dla drugiej osoby. I tu nie mam na myśli, że nie ma kompromisu, nie? Tylko takie, wiecie, rzeczy totalnie wbrew sobie, żeby udawać kogoś, albo zgrywanie kogoś fajniejszego niż się kim jest, że ja na przykład mówię, A no, wiesz, pamiętam jak mówiłem, e, jak miałem, e, no, lat temu założyłem kanał na YouTubie i jak randkowałem już w pewnym okresie, to tak podbijałem to, że wiesz, bo tak, ja to już, tak Uwyolbrzymiałem swój jakiś sukces i to, co robię, żeby zbudować taką, wiesz, wiesz, ja, a już wszyscy mnie znają i tak dalej, nie? Mówię tak dziewczynie, co jest kłamstwem, takim wyolbrzymianiem i udawaniem. To nawet nie jest grą, flirtem, tylko to jest takim nieprzedstawianiem siebie takim, jakim naprawdę jestem, udawaniem, wiesz, co ja to jestem. Znam dużo ludzi, a nikogo nie znam, nie? I to wszystko z tej braku wiary w to, że sam mogę pobyć. I ta, to sam, bycie samemu jakoś często się tu, kurde, przejawia w tym podcaście. No jak to jest? Ale to rzeczywiście jest dosyć skuteczna sprawa. Ale no może skuteczna, no nie wiem, bo to też nie chodzi, że zaraz super jest siedzieć samemu. No nie, no. Jesteśmy sobie w stadzie, lubimy żyć jak stado wilków, to jest i stado ludzi, nie? tylko że nasze stada nieraz jak Tokio mają po ile? Potem 30 milionów ludzi, nie? To 30-milionowe, więc jakiś jest powód, że lgniemy do tych wielkich miast, więc, bo jesteśmy stadni. A co zabawne, często w wielkich miastach czujemy się samotni, wyobcowani, anonimowi i. i i nieprzynależący do żadnej grupy. To już w, w ogóle paradoks na zupełnie inną rozkminę. Ej, ile, dobra, ile? Zobaczmy, ile mam czasu. Jezu, to tak myślałem, że dłużej tutaj gadam. Aj, no. I to właśnie wszystko się sprowadza do tego, że jak byłem młodszy, do dzisiaj jest tego pewne pokłosie, że nie do końca te w siebie wierzę, że nie wierzyłem, że zawsze wydawało mi się, że trzeba być kimś takim fajnym, nie wiadomo jak wytworzonym, takim ekstrawertycznym, przebojowym człowiekiem, żeby tak naprawdę być przez kogoś kochanym, że tylko tacy ludzie są fajni. Krzykliwi, fajnie ubrani, modnie. Nie! Każdy z nas jest różny. W pewien sposób, w jeden jesteśmy bardzo do siebie podobni. To też już chyba mówiłem, nie. Zaraz się okaże, że wszystko już mówiłem. Bo wszystko dosyć dobrze się sprawdza do tego, że, że dziwne rzeczy robimy, kiedy przychodzi miło. Dziwne. Bardzo często dlatego, że nie kochamy sami siebie po raz kolejny, nie? czy tam nie lubimy. Stumiewające, że ciężko jest pokochać kogoś, tak autentycznie, gdy się samego siebie nie kocha. Mówi się, że nienawiść do innych ludzi bierze się z tego, że ma się nienawiść do samego siebie. Że wiele złych rzeczy wiąże się z tym, że czujemy złe rzeczy do siebie i chcemy odwdzięczyć się temu w zamian światu. Projektujemy to w pewien sposób. O! No. Nie wiadomo czemu. Dziękuję za każde udostępnienie podcastu, bo to jest piękne. Dziękuję Wam bardzo. I przypominam o mojej książce Po prostu Twórz, która teraz do końca czwartku, no niewiele Wam zostało czasu, jest w darmowej dostawie. Ale nie mogłem się zebrać za nagranie tego podcastu. Chciałem, żeby było dobrze. A jeszcze dzisiaj tylko, do końca dnia jest darmowa dostawa mojej książki Po prostu twórz. Zapraszam, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co blokuje nas przed tworzeniem. Co prawda, jest to dosyć do muzyków kierowana książka, ale coś to zerknijcie. Link jest w opisie. I zapraszam na mojego Instagrama Pebia Lasiewicz. Do widzenia Wam. Do widzenia. Do widzenia.